się posunęły odnośnie tego składowiska, tych odpadów pokopalnianych, które ma powstać w Kotuni. Czy coś tam wiadomo, czy oni się wycofali, czy procedury dalej są wszczęte? Nie zakończyły się. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, z tego co wiem, pod moją nieobecność nałożył na inwestora uzupełnienie raportu i inwestor zdążył w czasie i złożył to uzupełnienie. Myślę, że te procedury się jeszcze nie zakończyły, pani radna, i będziemy dalej śledzić to i kontynuować rozmowę.